get out of its wake. Pull your power armor out of its case. All the hours I've waited, been counting the days. I finally found my way out of this cage. Now look at the town to the ground it was raised. Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout 2. Poprzedni odcinek urwał się tak dość niespodziewanie, to jest prawda, ponieważ okazało się, że nagle się skończyło mi miejsce na dysku C, na którym akurat chodzi Audacity. No, a dlatego mi się skończyło, że ogólnie wszystko zajmowało już około 30 GB, a tyle miałem wolnego, zostając w tyle wolnego, bo dysk C jest mały, tylko właśnie system i kilka gier. 2-3 gry chyba, a reszta jest na dysku D. Podzielonym oczywiście. Tak więc okazało się, że wywaliło mnie od razu do pulpitu, bo mi wyskoczyła informacja, że skończyło się miejsce na dysku. Akurat odecydentalnie nagrywało z jakiegoś powodu, ale no, wywaliło mi i program przestał nagrywać także. No i... ale to bardzo nic nie straciliście, więc też jest spoko w miarę. Dlaczego, jeżeli ktoś byłby ciekawy, po prostu jeżeli... co jakiś czas lepiej wyłączyć Audacity i go włączyć to jest potem, ponieważ jeżeli nawet zamkniemy ścieżkę, to i tak mają cały czas w pamięci i się okazało właśnie, że to tyle pamięci narobiło, że się dysk cały skończył. Także za jakiś czas warto wyłączyć i włączyć sobie ten program. Zobaczmy, czy wszystko przeszukałem, bo niby tak, ale czy na pewno? Biurko jest przeszukane, szafeczka. W sumie to mogę podnieść, bo i czemu nie. A w tej? Okej. Okay. Tu znalazłem chyba księgę Młody Elektronik. Chyba tak, i ją zaraz czytałem. Tak z automatu jakoś. Mówiłem, że chciałem zobaczyć z tym, ale się jakoś mi nie udało. Chyba coś takiego mi się zdawało, że widziałem odpowiedzialne za to jakąś linię w programie, ale za cholerę nie udało mi się znaleźć jednak. Klucz, średnia. No, to jest widać. Tu nic. Zbiornik. Okej, okay, to zobaczmy może tak. Poczekajmy może... nie, to zaraz jest. Do rana. Chosen. Do you hear me? No powiedzmy. The village dies. All of our futures die too. We have little left in both time and essence. Wbrew pozorom nie trzeba się za bardzo spieszyć. Oczywiście ten, nie można przeginać, jak już mówiłem, ale zasadniczo mamy czas. Więc jeszcze raz, nie C, tylko Z. Do rana. I tak jeszcze raz, po chwili chodzi. Okej, chodźmy tutaj. Zobaczcie, zdobywamy prawie 1500 doświadczenia. Zobaczmy, my tak im pomagamy, a oni tam na skórę nie lubią. I to jest trochę dziwne. Tu zaraz wskoczymy. Tylko za coś, czy nie będę mógł z tym porozmawiać. Może teraz? No bez sensu. Nie wiem, prawie coś musiał się wziąć i zastrzeć, bo nigdy nie miałem. Czyżby to dlatego? Dobra, jednak się udało, nie wiem dlaczego, coś mnie zaskoczyło w końcu. Wracamy zapis, na wszelki wypadek. Tak wszystko nawet nie czytałem zaraz, dlatego po prostu chciałem najszybciej wyjść z tego, aby mu zapisać. 219, tak, w tym wypadku. Zgadza się. Użyjmy tak dwóch... gdzie one są? Wygrzewy. No zielone pastylki, no. Tu są. Raz. O, ale się udało. Nie uzależniłem się. 220, jak łatwiej. Jak ładnie. Jak łatwo. Dobra. Kim jesteś?
Jestem Francis, pamiętasz? Mistrz w zapasach tego miasta. Mam ciągle aktualny rekord, zakład, że nikt nie zdoła mnie pokonać. Założę się, że mi by się to udało. Sądzisz, że dasz sobie ze mną radę, co? No dobra. Wygrywasz, dostajesz tę mocarną pięść. Ja wygrywam, jesteś moim chłoptasiem na dzisiejszą noc. Chcesz to zrobić teraz, czy chcesz mieć trochę czasu na odpoczynek? Uwierzcie, nie chcielibyście przegrać. Ból dupy murowany. Dosłowny. Niestety. Dobra, zaczynajmy. Oby się udało. O, nie, za co? Ratunku! Zobaczcie. Knebel. Dziwny przedmiot o zasłonie artystycznym. Jeśli musisz pytać, to nie chcesz znać szczegółów. Siła opa. Na jeden. Nas. Czytajmy. Momencik, tu użyliśmy, więc zróbmy tutaj jeszcze. Tak. Siła 5 nadal, więc zrobimy tak. Spróbujemy zrobić oczywiście. Gdzie ty jesteś, kochasiu? No gdzieś to były te zielone pasterki kolorne. Chodźcie. O. Raz. Dobrze. I jeszcze użyjemy tego. Dobra, na 10 mamy. Nawet się nie uzależniłem. Zapiszmy na ten 220. Tak, ten sam zapis. Teraz spróbujmy. No, musimy teraz. Mamy 10 siły, więcej się nie da. Tylko supermutanci mogli mieć się, ale to w innej grze. Zaczynajmy. No tańczmy, panie, tańczmy. Powinno się udać. Poubie, Francis, poubie! Patrz na te bicepsy! Francis! Aj, prosto w policzki. Jej, nigdy przedtem się to nie zdarzyło. O, moje ramię. Mam cię. Cóż, kolego, to pierwszy raz, gdy ktokolwiek pokonał mnie w uczciwym pojedynku. Udało ci się. Weź to, dobra robota. Dzięki. Na razie. Pokonany z siłowym rękę zdobywa 350 punktów doświadczenia. Tak jest. I patrzcie, co zdobywamy. Rękawica wspomagana. Rękawica wspomagana mega piącha. Produkcji firmy Pobi SPZO. Przez wielu uważana za najdoskonalszą broń przeznaczoną do walki wręcz. Reszta się jej po prostu boi. Zasilana moimi ogniwami energetycznymi. Widzicie? W dwójce one są zasilane i zobaczcie, one w ogóle inaczej wyglądają, aniżeli właśnie w trójce New Vegas. Chociaż faktycznie ciężko by było to wyjaśnić. Z drugiej strony, nie, dałoby się to wyjaśnić. Jeżeli... Weźmy w tej stronę, może. A przecież nie mogę przybliżyć się, jestem idiotą. O, a supermutku pokazałem, jest trochę większy, łatwiej dać wyjaśnić. Gdyby ta mega piącha, po prostu mamy część tego pokazaną, która byłaby tutaj, ale reszta byłaby coś jakby egzoszkielet zamontowany powiedzmy gdzieś do barku z siłownikami i tak dalej, to by było dość sensowne. Zobaczcie, siłę dużo zwiększałoby ogólnie całego ciosu, także całej ręki. Chyba musicie się chyba zgodzić. Mamy tu tą pięć, mielibyśmy, i do tego plus tego siłowniki założone tutaj na przedramieniu. Tutaj za łokciem i zamontowaliśmy do barku, coś w tym stylu. Nie tylko taka rękawica jak bokserska, ale coś takiego, no, zamontowane aż powiedzmy do zbroi, do pancerza ogólnie, o tak. Lub do jakiejś siatki może, pasów na klatce piersiowej, żeby to się wszystko trzymało. To by było dość ciekawe. Poza tym można jeszcze ulepszyć ją, dodając kolce. No zobaczcie, to by było w ogóle świetne. Łatwo można to wyjaśnić, jak to działa.
nie musiałoby się zrobić jak było w właśnie trójce, albo tak samo w New Vegas, że jest wypychany ten taki tłok. Fakt niby łatwiej jakiś ten, ale tam to jakoś mi się wydaje lepsze. Właśnie to rozwiązanie, po prostu tylko zasilane oczywiście tymi ogniwami. Bo siłą rzeczy, no to samo z siebie, tak samo jak tamte, no. No dobra, zresztą. To mamy dobrze. Udzik mamy zarąbisty, no ale za długo nie potrwa. Więc przydałoby się zrobić coś z tym ogonem. Zobaczmy, czy możemy teraz porozmawiać z nią. A kto wie? Skoro mi się udało z tamtym, który mnie wyzywał? 221, tak. O, od razu milsza się zrobiła. Nie wiem, może przestań ten, ale wszystko jak na razie działa, więc się cieszę. Masz może coś dla, ma dla mnie, ja. Masz może dla mnie coś specjalnego, czego nie ma na półkach? I twoich towarzyszy? Rozglądam się, nikogo nie widzę. No ale pokaż co masz. Ja się może czegoś pozbędę. Na przykład tego, 5 dolców. No nie za dużo. Tą monetę podmieniłem na jakąś inne cholerstwo. Się tego pozbędę, jakby co to się znajdzie. Będzie trzeba to znaleźć, to się podmieni. Obrazek sprzedamy. W sumie no, zobaczmy co ty masz w ogóle. Amunicję, więc spoko. Nóg kolny. Ten jest rozbudowany. On, te pistoleciki maszynowe także. Mamy dwie strzelby bojowe. Jedną mogę sprzedać. Nuka, kol, a też jak drobne najwyżej. Zrobię sobie trochę steampaków. Drogo! Nie, unikania steampaków to ja lepiej nie będę kopywał. Ale amunicja. Wow, trochę droga ta amunicja, ale jednak trochę jednak jej potrzebujemy. Dokupmy tej. Nie bez powodu. Muszę jej uzbierać jak najwięcej. 6800. Dobra, dawaj całą kasę. 700. 7800. 8600. Dupa. Dobra, więc tak. Hmm. 855. Ojej, dobra, 11 dolców mniej. Jest dobrze. I wszyscy szczęśliwi. O, tak, ta moja. A zobaczcie teraz jeszcze. To jeszcze nie koniec ludziska. Co z tymi spływami w twojej piwnicy? Właśnie. Twoja tajemnica jest bezpieczna. Mam ją z wiarygodnego źródła. Ach, no cóż. Jeśli masz ją z wiarygodnego źródła, to owszem. Czy położysz kres dominacji mutantów? I to jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli bym powiedział, że nie, to powiedzmy, to się jej nie spodoba, ale tak. W takim razie przejdź przez ukryte przejście w podłodze w moim pokoju. Dostaniesz się do warowni. Mam tam mały arsenał. Idź już. Oczywiście oszukaliśmy ją z tym, no, bo nie mam tego co miał robić na tym przypadku. Tutaj będzie. Tutaj jeszcze zobaczmy, czy tu nic nie ma. Wiecie, zawsze mogło to się pozmieniać. Na przykład to co teraz. O, tutaj widzicie? Fanty. Udało ci się wejść do skrytki na broń Lis. Tu pamiętam, chyba był pistolet na rewolwer. Tak. Doskonale, bardzo mi się to podoba. Czy to był ten rewolwer? Mamy z powrotem. O, coś tu widzę. O! Pancer tak macha. Tu więcej tak średnio, może cokolwiek widać było. Bida, panie, bida. Dobra. Ale w każdym bądź razie, powiedzmy sobie szczerze, że jest nieźle. Nas, powiedzmy, że nie się nie obrazi na nas. I nie mogę wyjść szybko. Nie, to nie, ale w sumie to mogę to sprzedać przecież, prawda? Rozładujmy tą broń. Tą też rozładuję i tak samo tą. Z jednej przyczyny.
W sumie u rękawicy też mogłem rozładować. Strzelbę. Mogłem ci strzelać, tylko czy... Ile ona warta jest dla ciebie? 2700. Nie, to u ciebie drogę skoro to. To taka, wiecie... Na razie. Stara. 146. Już nam nie opadła siła. Ale to już będzie praktycznie limit nasz. Więc chodźmy tutaj, bo mamy już do 150 obciążenie. Może tego, że im pomogliśmy się w końcu dla nas jakoś tam. Rewolwer. Dobra, niech sobie leży. To my oczywiście tutaj bunkrujemy. Trzeba nam godzinę, samo tą. Monetę też możemy rzucić. Licznik Geigera chwilowo też. Ten tylko kalibrowy. Czyli mam do niego amunicję na chwilę obecną. Kilka sztuk jeszcze zostało. Więc dobrze. To niech jest. To nie, to anuluj. To zostawiamy amunicję. Dobra. Tutaj wrzucimy ten pistolet i zużyjemy resztę amunicji do niego. Bo jest bardzo fajny. Mi się osobiście bardzo podoba. Pobiegniemy, żeby wykonać to zadanie dla Markusa. O Jezu, drugi się przestraszył, już się nie nagrywa. Ojeju. Ale bym wyzywał. Tak spojrzałem sobie ten mruk ekranu i mi się zdawało, że kolor się nie zgadza. A nie, to wszystko w porządku. Chodźmy najpierw tutaj. Gdy to zrobimy... zobaczcie, teraz będzie ciekawy tekst. 222. Dwa, nie jeden! No co jest? Działaj. Jak na kreaturo. Tak, to jest jak kreatura, co za dwie dychy. Patrzcie teraz, co się stanie. O rany, to jedna wielka pieprzyna mruwa. Nie no, to nie było inaczej jakoś opisane, to, no ale dobra. Jeszcze jet nam nie działa. Więc w sumie... Dupa. Dobrze, mamy tego trochę. Mrówczanka... Mamy też 15 punktów akcji. Widzicie? Co my przeżywamy po tej? No. Świątyni prób? Nasza postać to przeżywa? No, tak dobry to nie jestem. Dobra, podbiegnijmy. Za każdym razem tylko, patrzcie. Jebudu. Jebudu. Przeładujmy. Chodźmy najpierw... tak, tędy. Na koniec tędy pójdziemy. Wrócimy tędy na koniec. Okoś nie tam jeszcze jedno jest wyjście, co pamiętam. Świetna broń, co nie? Ale tylko mrówki, więc... nie ma co się tak chwalić. To taki jestem uber zajebisty. Hej, mrówko! Nie zauważyła mnie nawet. Ale to w końcu mrówka. Taka zajebiście wielka mrówka! To mnie zawsze najbardziej bawiło. Ale mi się udało. Ale pięknie, nie no. To już wyszło zajebiście. Przeładujmy. Amunicja się kończy. Ale spoko, jeszcze mamy. Amunicję inną. Widzicie, to jest na wyjście, to drugie wyjście, możemy spokojnie wyjść. Ale to właśnie teraz. Jebudo. Koniec amunicji. Zmienimy broń. Ale trafiliśmy, ale tą osobą celność. Moment, co jaką ma? Pod zasięgiem, no dobra, podbiegnijmy sobie o te 5 albo 6, niech będzie już. Jeszcze nie, dobra, to ostatnie 5. Kurna. Dobra, podbiegnijmy sobie tak. No, nie mogę sprawdzić, no fakt. Wspomniałem. Zdychaj.
95, dobrze. Cześć, mówczęko. Tu nie da się przecież ten. Produkowo nie dało jak, prawda? Zmienimy broń przyboczną. Rewolwer. I załadujemy tą słabszą amunicję. Właściwie na taką na cel nie opancerzałem, bo to ma lepszą penetrację. Muszę sobie przypomnieć, co dokładnie oznacza. Obrażenia 3 do 2. Odporności. Odporna płaszczowa to nie wiem co biega. Mają przebijalność. To mają większe obrażenia, bo skrzypkowana. Grzybkuje bardziej. Tak, tak, oczywiście. Góweczko. Kici, kici. Jeszcze gdybyśmy będziemy mieli jeden dodatkowy perk, to po pierwsze będziemy zamiast czterech, to będziemy potrzebowali trzech punktów akcji, a gdybyśmy jeszcze mieli na początku wybrany ten profit odpowiedzialny za to, że nie możemy celować dokładnie, to poszło w górę, to byłyby tylko dwa punkty akcji potrzebne na strzał. To zobaczcie, gdybyśmy mieli 12 punktów akcji, 6 strzałów możemy oddać. Wow, za dużo trafiałem najwyraźniej. Chwilę przeżyjemy bez takiego szybkiego ładowania. Broń nadal dobra. Gin, parowo. Gin. Nie trafiłem. Ale teraz już tak. To już 20 minut nagrywam. Ojej, jak coś tego zniesiało. Sam nie wierzę. Aha, punkty akcji nie opadły. O 4. Ale jeszcze nadal ujdzie. Ale zes. Ale zes. Gin. No. Sprowadzasz, można. Tutaj mi zabrani. Mrówka. Jebudu. 2. 3. 4. 2. Mogę zrobić kroki. 2, nie 4, ani 3. No i git. I ten dwoje ginimy. Kocham taką jadkę robić. Poza zasięgiem? Spoko. Coś na to poradzimy. Jebudą. Dwa kroki. Piękne. Jestem panem życia i śmierci. Ja z taką mrówę jej. O, i poziom wbiliśmy aż tego wszystkiego. Tyle mrówek, no to... Robimy tu rzeź mrówczą. Mróweczko, czemu uciekasz? Naprawdę, boisz się mnie? Dziewnęła. Chyba się jednak nie boi. No, ale możemy nad tym opracować. O rany, jaka zajebiście duża mrówa. Cześć. Gdzie ja strzeliłem? Obrywa ciało, a nie bryka mrówka. Okej. Jestem ślepy, mogę to przyjąć do wiadomości. Aż nie mogę trafić? No właśnie. Od razu wyciągnij. Koniec walki. O, wyrżnięte mróweczki. 223, tak jest. C? Tak jest.
Mamy poziom 13 już. I do czego to sobie przydzielimy? Broń ciężka. Broń palna 105. Energetyczna, niedługo powiem, że będę spotykał się. Mam już nawet energetyczną, przydałaby się. Nauki ścisłe. Leczenie, pierwsza pomoc. Ten pierwszy pomoc też bym musiał. Dobra, niech będzie na tyle, ile jest. Widzisz ludzkie zwłoki. Chyba zostały pomyślane przez zwierzęta. Po dokładnej inspekcji dochodzisz do wniosku, że danetka została zastrzelona, zanim pogryzły ją zwierzęta. Macie coś? Nic. Na koniec tego nie mogę. Dobra, to patrzcie tutaj. Weźmiemy i patrzcie teraz. Przesunę tutaj, że to będzie widać. O mój Boże, w związku z dowie się o tej wiadomości w mieście, rozpęta się piekło. Lepiej będzie, jak porozmawiam najpierw z Zeusem albo Francisem i uzyskam kilka, uzyskam kilka odpowiedzi. O, patrzcie teraz. Zeus. Markus nic nie robi z tym wrogiem mutantów, Jacobem i jego przeklętą bandą spiskowców. Najpierw uszkodzili system uzdatniania powietrza. Co będzie dalej? Znalazłem tunele, w których się spotykają. Zostawienie tam kilku ciał powinno wskazać na Jacoba. Jeśli ci to pasuje, to daj mi znać. Tym razem spal tę cholerną kartkę. Podpisane Francis. Przyjrzeliście się, nie? Tej postaci? To mam nadzieję. Zobaczcie, dlaczego o tym mówiłem wam. Schowajmy broń. Po prostu tak. Szybciej się wchodzić, używasz wszystkich rzeczy. Nie trzeba chować jej. Tam sobie pójdziemy w końcu, ale to w innej chwili. Najpierw musimy tutaj podbiec tego gostka. Pamiętacie o jego żonie? 224. Wiesz, gdzie jest? Dostrzega się dzieje w jego wzroku. Gdzie? Czy to była taka laska bez nóg? Dlatego mówiłem, żebyście zapamiętali, jak to wygląda. W tunelach pod miastem jest grupka martwych osób. Twoja żona jest wśród nich. Przykro mi. Mógłbym powiedzieć, że teraz jakby snuk, no, ale nie jestem jakiś taki chamski. Czasami trochę, no ale. Przyjaciele Bullis. Wynika z niego, że była w grupie planującej wymordować mutantów w Bromley Hills. W sumie moglibyśmy spróbować to otworzyć, najpierw wybuchnie nam trochę twarz. Ale powinniśmy to przeżyć. 225, tak? Tak. Otwieranie to było chyba 2. Ciekawe. Punkty akcji, siła percepcji jeszcze raz mi nie opadła. Ile mam teraz? Siła percepcji. A tak, będziemy podróżować, to powinienem potem zwrócić na to. Tak jak mówiłem, pobiegnijmy tam, gdzie mieliśmy. Załatwmy. Dziwne. Przydało coś, przebiegło mi po podwórku. Przejdziemy się. Nie no, przejdziemy się. Nie idziemy zasuwali z buta takiej chyba drogi. Te dzisiejsze góle. Do nowego rana musielibyśmy to skoszyć po lale dmuchaną.
Serio. Serio, serio. 83% mocy, dobra. Spoko. Mieliśmy numer, to mamy blisko, więc skoczę tutaj. Na co się pakowaliśmy? Gang. O, dobra, wzrosło mi z potem. No, chociaż udźwig jest... O Jezu, siła na jeden. Wiecie co, to ja może tak... Fajnie ten guzik. Na razie. Jestem trochę sponiewierany, więc... nie mieli się mi tego za złe. Mieliśmy tu skoczyć i wskoczyć na pasaż handlowy. Tak, tutaj. To jest to. Siła, ok. Wytrzymałość. Percepcja. Co? Percepcja 10? What the? Przez okulary? Nie. Ale tylko jest potrzebny. Czemu mam percepcję 10? Tu nic nie widzę. Mam zabić, to już nie będzie nic. Powinno być takie okienko w stronę plusy i minusy, ale coś jak to właśnie w New Vegas jest, nie? W Biboju. To by było całkiem niezłe. Dobra, ale się jeszcze mamy tyle, powinniśmy mieć, więc weźmiemy tak. Beedla to te dwa karabinki. Strzelby się nie ulepszało. Torzo bije od razu. Karabin myśliwski. Tego nie korzystam nawet, nie? To można by było sprzedać. Mogę to rozbudować. Kocią łapkę musimy magazynować w ilościach hurtowych. I to tam serio mówię. Więc tak, to... Czy mam strzelę przy sobie? Mam. Więc tu też wezmę, przyda się. Chodźmy tutaj, najpierw. Pobiegniemy do naszego Largonka. Zawsze na niego tak mówię. A, weźmy nasz pistolet i załadujmy go tą lepszą amunicją. I rozładujmy. Po prostu powinniśmy mieć tą lepszą amunicję dostać, niż tą gorszą. Z tego pamiętam, tak kiedyś było, ale to już było dawne dzieje też, więc mogę się mylić. Cześć, Allergon! Co tam słychać? 226. To dobrze, boom. Tak, tak, boom, boom, Allergonie. Algernonie, właśnie, ale Algernon się mówi. Podoba się lepszy z tych rzeczy. A, pistolet dajmy. Magnum 44. Oczywiście. Desert Itch. Karabin myśliwski Colta. AK-112. Następny AK-112. Tempe narzędzie. Daj mu rękawicę wspomaganą. Tak, boom. Dobra, sorry, więcej już nie mam. Zobaczcie. Ulepszona rękawica wspomagana. Rękawica wspomagana Mega Piącha jest przez wielu uważana za najdoskonalszą broń przeznaczoną do walki wręcz. Ten model został ulepszony poprzez wzmocnienie mocy serwo motorów, a tym samym siły uderzenia, więc w sumie nawet to pasowało do tego, co mówiłem prędzej. Patrzcie, rozładujmy to. Zyskamy trochę amunicji. Tą broń także rozładujmy. To niech jest. To też rozładujemy. A, to też mogę załadować w taki sposób. No dobra. Ile mam tej amunicji? 40. I czy miałem rację z tym? A nie, dupa. To se pomyliłem. Bywaj tak. Trwa godzina, bo tak się wpieprzymy za chwilę. 17, spoko. Jeszcze nie powinien zasuwać na górę. Najpierw sprzedamy, potem jeszcze pójdziemy w jedno miejsce.
Amunicja powinna tu leżeć. Tak, jest 300 sztuk dodatkowej amunicji. Więc spokojnie możemy tym karabinkiem zastrzelać. Myślę, że to był dobry interes, co zrobiłem. Tylko jest naprawdę zdziwiony i to na pewno źle się czuję z tym, że 227, iż taka cena dziwna za te skóry tych ognistek ekonomów, podobnie się raczej najwyższa, no ciężko cholernie opolować je. Celem, jak szczerze, potrafią się nieźle bronić. Dobra, pokaż mi, co tam masz, kochasiu. Ja ci mogę. Chociaż zobaczmy, co najpierw ty masz. No trochę na amunicję mogłem wymienić, ale ile to będzie warte? Dobra, wezmę całą amunicję, jaką masz. Zwykły enfol. Rozładujmy, co masz, stary mącinę. Tak, patyczkowa za bardzo ten. Tak, tak. Tak, tak! Dobra. Chociaż w sumie to mamy odchodę tej amunicji, więc już tylko to będę kupował właściwie. Kupował i kupował. O, masz dobrze tej amunicji, bardzo dobrze. To strzelby też byśmy kupili wszystko. Całą tą amunicję także. Dużo będzie schodzić, jeżeli będziemy mieli automatyczną z niej korzystającą. Całą tą amunicję, okej. Więc tak, mogę sprzedać to, mogę sprzedać to. Także to. I to właściwie to. Jest więcej chyba już nie zleci, stary, już sprzedać to bardzo. A nie, mogę, spoko. To wszystko? Chyba tak. No niestety. Musimy coś oddać, na przykład to. Kurde, cholernie drogę. Dobra. To jest moja oferta, stary. Ciesz się. Ma się cieszyć, stary. Cieszysz? Ciesz się. Hura, hura i tak dalej. Dobra, dzisiaj nic. Dzięki. Rozpadamy. Obciążenie jest spoko. Magix. Siła 6? Nie, trochę dziwne. Znak. Z nieba. Mamy to przy sobie, czy nie mamy? Mamy. Dobrze. Powinniśmy dostać na chwilę ciekawą rzecz. Do gościa. Zapiszmy. 228. Dobra, najpierw to weźmy to najpierw. Szukam części zamiennych do kopalni Broken Hills. Jego oczy się zważają. No i? No i potrzebuję tych części, żeby naprawić filtr powietrza w kopalni. Zajus mnie przesłał. Powiedział, kanarek kopnął w kalendarz. No? No? No a druga część brzmiała? Druga część? Nic nie mówi o drugiej części. Ten podły... Tylko się sprawdzam. Nie ma żadnej drugiej części. No dobra. Jeśli Zajus cię przesłał, to przypuszczam, że mam kilka części, którymi mogę się podzielić. Proszę, nie opuść. Dzięki, mam kilka pytań. Hej, jak chcesz, to mam parę okularów. Renesko wyrywa ci z rąk okulary i zakłada je. Jego oczy się rozszerzają. Słodkie Reno. A więc tak wygląda ten przeklęty sklep. Marszczę się. Co za burdel. A co tak leży na tych półkach? Wygląda jak braminie gówno. Nie ma za co. Skąd je masz? No więc był sobie taki mały Red Scorpion, rozumiesz? I był taki naukowiec, który go wytresował. No i wiesz co? Nawet ja w to nie wierzę. Po prostu je wytrzymaj, dobrze? No ja jestem wdzięczny. Myślałem, że już do końca życia będę cierpiał z powodu tych zbitych okularów. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to daj mi znać i przemyślę to. Kiedyś, a ten dzień może nigdy nie nadejść. Wezwę cię, abyś mi służył. Ale zanim ten dzień nadejdzie, przyjmij te okulary jako dar z okazji ślubu mojej córki. Dobry tekst. Spróbujmy teraz zrobić to, co chcę. Jak okulary,
zakłada ręce są odpowiednie. Jeśli oczekujesz jakiegoś podarunku za odstawienie dobrego samotnienia, to musi to robić śmiertelną pomyłkę. No więc, czy chcesz? Mam kilka pytań, czyli dwa. Dobra. Trzy. Dwa. Trzy. To trzeba robić dużo razy. Ale też nie warto za szybko tak robić, bo możemy ominąć tą rzecz. Zachę się wkurzy. O! Straciliśmy 8 punktów karmy, ale zdecydowanie warto. Co to odrobimy dla luźnego Wacława? Przeklętny niech będzie szpon śmierci, czy inny dyrektor marketingu, który cię spłodził. Chcesz czegoś? Proszę, proszę, weź to. Weź wszystko, co mam. Cokolwiek, co sprawi, że zostawisz mnie w spokoju. Co to u licha jest? Patrzcie. Medyczne rozszerzenie Pip-Boya. To urządzenie składa się z holotaśmy, kabla światłowodowego i sensora optycznego, umieszczonego przed lewym okiem użytkownika. Sensor przekazuje użytkownikowi wiedzę dotyczącą medycyny, zwiększając poważnie jego zdolności w dziedzinie leczenia. Widzicie? To jest jedyna rzecz, jaką można taką znaleźć. Jeszcze podobno jest jeszcze jedna, a widziałem w plikach gry. Tylko muszę zastanowić się, gdzie ją znaleźć. Bo o tym widziałem, ale o tej jeszcze drugiej tylko nie pamiętam, jak się nazywała. Jeszcze tego nie znalazłem informacji, nie szukałem za bardzo. Ale zobaczcie, jeszcze takiej rzeczy nie ma w tym. Jeszcze to był ładny obraz na to nakładał, nie? A tu mamy część do kopalni. Widzisz, paczka części wyraźnie napisanych jako urządzenie do... Oj, przepraszam. Urządzenie do oczyszczenia powietrza GX9. Dzięki swym niesamowitym zdolnościom dedukcyjnym dochodzisz do wniosku, że są to prawdopodobnie części zamienne zepsutego systemu oczyszczenia powietrza. Widzicie? Bliska. Chodź. No w sumie zobaczmy, co on ma. No przecież może coś się uzupełniło, może nie. A wiecie, że wszystko to możemy mieć za darmo? U niego? Wystarczy wykonać specjalne zadanie. U jednego gostka. Bo ja właśnie rodziny mafijnej, a tak to można ująć. Jeżeli mam być dokładny. Więc tak, rzucimy to wszystko tutaj. To nie, akurat, ale municję. Tak, to nie. Całość. To też nie używam. To niech sobie leży. Jeść nie woła. Strzelba niech sobie też leży. Też jeść nie woła, na szczęście. Pistolet weźmiemy. Może załadujmy go od razu. Mod 8, 1 do 1. Przeciwpancerny. Czyli nie dużo pancerny celer byłaby dobra ta broń. Jest dobra, nie byłaby. Zapiszmy oczywiście 229, w tym przypadku będzie 229, tak jest. Wsiadamy do wózka zajebistości. Moment. A, no właśnie. To było. Ale ja gdzieś to było na ulicy, to już będzie mądry. Chyba druga. Ładuj się. Tylko, że tam kawał taki drogi. Ja by ty nie mogł być gdzieś tu. Albo co podjechać. To jest to? Znaczy tak. Tak. Globe Spawn. Gdzie to była ta lala? Jakieś skrzynce, chyba nie mam dla pewno. Zapiszmy. Wiem, że tu ją znajdowałem. 230. Czy ona nie leżała? Po prostu chyba nie. Schowajmy to, wyjdzie szybciej. A zobaczmy, ile mamy medycyny. 58,81. O 10 na leczenie zwiększyło, widzicie?
Użyłeś medycznego modułu rozszerzającego Pip-Boya. Ogromna ilość wiedzy medycznej zalewa twój umysł. Zdobyłaś 500 punktów doświadczenia, widzicie? Ciekawa rzecz, nie? Gdzie ta Lola jest? Ej, ej, ej. No tu masz takie problemy wielkie. Wiem, że ta Lola gdzieś była. Musi ona być. I nikt nie ciśnie mi kitu, że nie. Moment, chodźmy tutaj. Cholera. Zapiszmy, może bezpiecznie będzie. 231. I skradanie się. Kurde, i tak widzi. Co za babsko jedno. Pierwsze się z siebie składam, nie? Skradanie, skradanie, skradanie. Co to jest? Chyba się 2%. Gdzie ta cholerna lala? Tu też się doczepi, nie? Nie. No, alkohole różne. Ogólnie napoje, no tak to im ujmijmy. No kurcze! No, przeszukajmy ją. Potrójka? Najwyraźniej. Nie, no nie wydaje się. Nie, no ja wiem, że gdzieś była dla. To też nie potrzebuję tego. To też nie otworzę. Co jest sprawić, to mogę na to przodu. Gdybym jednak miał zamiar ukraść, to jest to już inna sprawa, lepiej od tyłu. Też nie. Cholera, skąd ja mam to wytrzasnąć? No wiem, że... No wiem, że to było, ale gdzie to jest? To już... Inna sprawa kaloszy. Wejdźmy tutaj może. Zapiszmy, chociaż nasza charyzma jest tragiczna. 232. Ups. Wnioskuję, że to się im nie spodobało. Dobra. Pewnie, że jestem. Nope. Ni hu hu, nie ma tak dobrze. Albo się skrył coś pory, albo coś pamiętam inaczej to było. Oho, no zapomnij sobie. Aż tak tragicznie z kasą u mnie nie jest. Nie no, wiem, że to można było coś innego, ale... Nie? Nope, na razie. Tylko ja się kurde pytam, gdzie to jest. Bo to było właśnie... Co to jest? Tu nic. Szmata po prostu jakieś. Było chyba właśnie w tej szafce. A tu jest pusto. Aha, teraz już się zdenerwowali już. Czytaj. No w każdym razie średnio za znalezieniem tego. Wiem, gdzie jest na pewno. Gdzie mam na pewno te okulary, o tak to może robimy. Więc w sumie może je skombinujmy w końcu. Jak tam się robiło, żeby się dostać? Najprościej byłoby... Dobra, już wiem. Tutaj. Teraz tutaj.
Tutaj co otworzymy. A, pokażę wam ciekawą rzecz za chwilę. Tylko się posłuchaj, co dzieje elegancko. Patrzcie, wezmę tak. Dziwne. Zwykle coś tam gadali o broni, ale gdy miałem inny ubiór, to już tak nie kozakować, że tak to imę. A ty, ktoś ty? Bramkarz? Coś się chyba teksturka źle nałożyła. Właśnie. Dobra. Wierzę, stary. Spróbuję coś z tym pogadać, młodem. 233. Tak. Właśnie, może weźmy te... jeszcze chwilę zobaczmy. No może tak. Dobra. Wiem, że jakoś można było ten chyba jego nóż dostać. On jest chyba jak kastet dobry, czy trochę lepszy nawet. Musimy biec tutaj. Ryterkę mam zajebiście rozwiniętą, więc... 234. Tak. No, 8 minut zostało, dobra. Do bicia podobnie, gościu. Mężczyzna odwraca się w twoją stronę, wygląda jakby chorował na febrę. Pot płynie strużkami po jego twarzy i plami jego ubranie. Gapi się na ciebie. Wygląda na to, że czeka, aż coś powiesz. To ty jesteś Jezus Mordino? Mężczyzna mówi charakterystycznym głosem. Jestem Jezus Mordino. Mordino, a ty... Będzie zwracać się do mnie Senor Mordino. Stróżka potu spływała po jego czonie. Z jaką sprawą do mnie przychodzisz? Pański syn rozmawiają ze mną, Senor Mordino. Szukam pracy. Mordino przygląda się dobrze. Mam dla ciebie zadanie. Weź, ciężko sapiąc, bierze głęboki wdech i wyciera pot z czoła. Tą paczkę do stajni na północ od Reno. Daj to człowiekowi o imieniu Ramirez i wróć tutaj. Dobra. Skieruj się na północ wzdłuż Aleju Dziewic, omin kasyna i wzdłuż szlaku, który wychodzi z miasta, dojdziesz do stajni. A teraz ruszaj. Idź według jego wskazówek. To jest fajne, że nie musimy wyłazić, tak dalej się kula specjalnie tam. Dobra, jesteśmy tutaj, zapiszmy sobie 235. Gdzieś to będą mieć braminy. O, są. Patrzcie teraz. Musimy się przyjrzeć braminom. Któryś się zachowuje dziwnie, jestem pamiętam. To chyba nie było gdzieś indziej, nie? Nie, raczej nie. To tu musiało być. Aha. Któryś będzie się zachował dziwnie. No po prostu zawiatą metodą prób i błędów. Tylko... Co to było?
tutaj, gdzie to było? Pod S? Tak. Chyba nauka to była. Czyli 7. Powodem posiadania przez braminę. Bramina powinna być zwykle, bo tak pamiętam, bo miałem w swojej wersji tej normalnej z płyty. Dwóch głów jest wcześniejsze wystawienie na promieniowanie tego, co kiedyś nazywano krową. No dobra, 7. Wiem, że którego. Tylko nie jestem pewien, czy, co do tego. Czy dobrze używam odpowiedniej umiejętności, o tak wiem. Prawa? Nie, to nie mogę użyć nawet. Co to może być? Lecz? Ale pod 6, nie? Albo. Zobaczymy wszystkie po kolejki i tam. Czy to nie tutaj było? Gdzie uciekasz? O! Wyciągasz przedmiot, który utkwił we wnętrznościach braminy. Zdobywasz 100 punktów doświadczenia. Zobaczcie. Ogniwo otarło moją drogę. Nie bez powodu to biegałem, jak widzicie. Teraz chodźmy tutaj. Nic tak. Ja tylko przyjazne, panie. Panie, tylko przyjazne. Czekam tam też. Dobra. Przychodzę to porozmawiam z tym gościem, tego gościa. Musimy iść. Zapiszmy to. 236, tak. Bo my chcemy się ogólnie na gol... to ten. No właśnie, trzymaj się. Nie jestem się tym bardzo robić. Tak tutaj. Tu to było. W tym odcinku raczej takiej fajnej rozmowy nie odbędziemy, ale będziemy o krok bliżej. 237. Łysa kobieta nawet nie podnosi wzroku, żeby na ciebie spojrzeć, tak? Przepraszam, szukam innej łysej kobiety, studiującej wyniki badania. Lepiej już sobie pójdę. Kim jesteś? Słuchaj, jestem bardzo zajęta. Podnosi wzrok, obrzuca cię zdziwionym spojrzeniem i zaczyna krzyczeć. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Drzwi były otwarte jak wrota do stodoły. Papież wrota do stodoły. Widzę, że przyglądasz wyniki badań. Mogę rzucić okiem? Jesteś naukowcem? Nigdy cię tu nie widziałam. Co chcesz, co wiesz o badaniach farmaceutycznych? Wystarczy dużo. Chcesz zobaczyć, co pada się? Nie. Chcę zobaczyć, jak stąd wychodzisz. Zwykaj z panią prezentarza. Mamy. Czy bym potrzebował więcej medycyny? A opiszę pomocy? Dziwne. Dobra, spróbujmy jakoś zrobić. Zapiszmy. 238. Dobra, żyjemy. Nas nie zaatakował od razu. Chodźmy tędy. Może weźmy to od razu do apki, nie wiem co.
Dobra. Tak serio? Okej. Okay. Po oczach. Wyrwałeś pieprzone oko. 20, dobrze. 2. 5 minut. Dobra, to będzie normalne. To począł, sorry. Z tego może nie jest ukrytek wejść, więc muszę uważać na gościa. Dobra, następny zwykły jest prawie martwy, ale dobra, to temu może. Cholera po oczach, ciężko będzie widzieć. Dobra, kitam. Przydałoby się go oślepić. Nie, no to już było bredne. Mogę nie przeżyć. Co to się dzieje? Znaczy mocno. No ale dobra, bliska. Tu będziemy kończyć ten odcinek, więc zobaczymy się w następnym odcinku, więc. No, więc. No dobra. Tak więc, do następnego odcinka. Trzymajcie się.